Siemaneczko, siemaneczko, witam was w Gothic z dodatkiem Mroczne Tajemnice. Z tej strony Luźno no Kaszero. I dalej kontynuujemy przygodę z wątkiem szukania spodni dla kopacza. Bo tak to nie wejdę do kopalni. Kurde. Jakby to zrobić? Muszę sam ugotować pewnie, nie? Ale pójdziemy do Snafa. O nie, dzik. 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 Uciekaj. Powinieneś wierzyć we wszystko. Hej ty! Spadaj stąd! Dobra. Mądry chłopiec. Czyli mam sól, podkradłem sól. No to tak, jest pusta chata. Dzień i znowu to samo. To nie było zbyt mądre. Mam już dosyć w dzisiejszych czasach. Na nikim nie można polegać. To się chyba nigdy lepiej nie się do tego nie mieszy. Ludzie zawsze gadają. Dobra. No nie, tutaj muszę skręcić. O, skrzynia. Pusta. Myślałem, że jakieś skarby. Gdzie jest jeszcze jeden chrząszczik? A to? Lepiej się do tego nie mieszać. Tu nie ma chrząszcza. Kurde, ale potrzebny mi jest. Jeszcze orkowe ziele. Jak na złość nie ma żadnego chrząszcza, to... Jak zaraz zobaczycie, po co szukam chrząszcza.
Dobra, na razie nie widzę tutaj, ile ja mam tu w ogóle tych dwa. A jest! Zapewne ma... Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To nie było pieniądze. Myślałem, że to się skończyło. Zawsze to samo. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podnieść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snap z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz. Ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszczy i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Poza tym mogę nauczyć cię robić taką zupę. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się to zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. No i zagadka się rozwiązała. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę tylko je wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. No i... Zagadka się rozwiązała, gdzie jest Nek. Znaczy kto... Dlaczego tam był ten Nek, nie? Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. To trzymam. Mówiłeś, że nauczysz mnie robić taką zupę, pamiętasz? Rację. Nauczę się robić zupę, tylko nikomu ani słowa o tej recepturze. Dobra, mów. Do wrzącej wody wrzucasz piekielnika i dorzucasz do niego kawałek surowego mięsa. Mięso z chrząszcza ugnieś na miazgę, a potem dodaj do garnka. Potem wymieszasz wszystko w garnku i pyszny posiłek gotowy. To obrzydliwe. A, weź jeszcze tę łyżkę, bez niej nic nie ugotujesz. Aha. Schowaj broń! No, schowaj! Mądry chłopiec. Nie mam składników. Rosołu ze ścierło jada. Bo nie mam ziela. Bo mam tylko jedno. Orkowe ziele. Gdzie to może być?
To leży wszędzie. Tu se zapiszę, bo nie znam typów. Co wezmę? Orkowe ziele. Uważać na to, co mówisz przy obcych. Jagoda. Można. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Kurczę, ziele. Gorzki mech. Tu jest jakaś dziura. Dziura. Boże, bandyta. Aha. Nie da się z nim pogadać. No szkoda. Dobra, z tym gościem się nie da pogadać. Tutaj co ma? Jakąś broń. O. Goście nic sobie z tym nie robi, że ja sobie biorę rzeczy z jego magazynu. Okej. Ale odkryłem przez przypadek. Uhuhu. Ile ta kusza? Jezus. Bierzemy. No dawaj. Jezus, jak to wolno ten przesyła. Jeszcze tu. Pięknie.
Uwielbiam rudę. Ile mam już tej rudy? O, będę mógł spodnie kupić. Znaczy tamtą zbroję. No dobra, spróbujemy go załatwić. Nikomu nic nie powiesz. Po prostu będziesz, że coś ich zjadło. Coś ich zjadło po prostu i tyle. Ojej, tu są te zębacze. Nie wiem, czy się tutaj przycisnę. On tu idzie za mną. Muszę poszukać. Okej. Ja myślałem, że tego dzika trochę bardziej będę. Ale jakiś taki niemrawy ten dzik. Ja go seleję. No dobrze, dobrze. Punkty doświadczenia. A pewnie modyfikacja, nie? Trochę jest tam. Ale pewnie tak parę razy jeszcze zginę. Tam jest wilk. Już mi nie... Typa, zębacz za mną idzie. Dobra, idę kupić, weźcie tę zbroję. Gdzie ja to orkowe ziele znajdę? Diego! Naucz mnie. Jesteś ten wrót? Wiem, że jestem silniejszy. Załatwiało się inaczej. O. Nie zrazu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie za... Nikogo jak mnie to nie dotyczy. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? To się chyba sprawy załatwiono. Niektórzy... Chodź tu. Myślałem, że to się skończyło. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Dobra, broń jednoręczna. Troszkę mi tam... wzrosło. To się... Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ja jeszcze trzymam tak
dwoma rękoma. Dwoma ręcami. W tej historii musi być jednak ziarno. Lepiej się do tego na to, co mówisz przy obcych. Dlaczego? Lepiej się do tego nie mieszać. Może w historii musi być jednak ziarno prawdy. Mam ją. Myślałem, że to się skończyło na potem. Dobrze, kupię tę zbroję. Świetnie, oto ona. A, to są te. Lepiej się nic nie pakować. Nawet nieźle. Pokaż mi swoje towary. Nie powinieneś wierzyć. Ile mi zostało? 300. To się chyba nigdy nie skończy. Lepiej się do tego nie bierzeć. Myślałem, że to się już skończyło. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Niektórzy nigdy się nie nauczą. No dobra, mam skórzaną zbroję. To się chyba nigdy nie było. Jeśli myślisz, że nie. Myślę, że w tym momencie byśmy skończyli odcinek. Następnym odcinku będę szukał tego orkowego ziela prawdopodobnie. O kurde, gdzie to znaleźć? Dobra, będziemy się zastanawiać w następnym odcinku. Dobra, trzymajcie się, do następnego strzałeczka.